Hej wszystkim, dzisiaj otwieramy konika, który właśnie do mnie przybył. Jest to konik do dzierżawy, więc jest w takim dużym pudełku, z takiej maszyny. Ja mam taką samą maszynę w sumie, więc... Więc powoli zabieram się za otwieranie. Nie pokażę wam tej górnej ścianki, bo tu są jeszcze moje dane, które jeszcze nie wycięłam. Więc otwieramy. Ja totalnie was nie informowałam na Instagramie, co to będzie za koń, jaki to będzie koń, cokolwiek, no nic. Delikatnie, żeby go nie uszkodzić. Więc już teraz mogę wam zdradzić, że jest to koń hodowli Igry. Chciałam zobaczyć, jak te konie będą wyglądać, jak wyglądają w realu i tak dalej, więc jak otworzę, to wam pokażę. Oderwałam właśnie już etykietę i jak możecie zobaczyć, ten rozmiar tego kartonu nie jest duży, więc konik raczej będzie bez kija. Szczerze mówiąc, myślałam, że będzie z kijem, ale no, mam jakiś kij, to zawsze go założę na ten kij. Jest to dzierżawa na miesiąc. Nie wiem, czy chcecie, żebym mówiła wam, ile za niego zapłaciłam, jakby za tą dzierżawę, ale chyba wam powiem, bo mogę o tym mówić. Więc za tą dzierżawę zapłaciłam 100 zł plus dostawa. O nie. Ja jeszcze nic nie widzę, wy też nie. Dużo. O nie, on jest jednak z kijem. Ale takim malutkim? Oh my god. Poczekajcie. OMG. Zobaczcie, ja już widzę pysio. O matko. Ja myślałam, że kij ten. Aha, bo muszę go sama zamontować. O wow, zobaczcie, dostałam kantarek nawet i taśmę. Wow, dzięki, bo ja akurat nie mam taśmy, bo się akurat skończyła i nie mam kiedy po prostu pojechać, żeby ją kupić, więc świetnie, zobaczcie, już go widać. O matko. Dobra, to wyciągnijmy najpierw taśmę. Myślę, żeby tutaj się skleiła. Zobaczcie, to jest kantarek, wow, albo dwa nawet kantarki. Takie różowiutkie. I zobaczcie, to jest jeszcze nawet taka truskaweczka Charles. Ale świetne. Wow, ale mega. Będzie miał ochotę sprzęcior. Zrobimy im chyba wszystkim moim konikom takie wspólne zdjęcie, bo moje koniki też mają taki różowy kantar. Więc o kurcze, będą idealnie pasować. Dobra, więc wyciągamy go. Wyciągamy ją bardziej, bo to dziewczynka. Tak wygląda kij. O, zobaczcie, to jest tak trochę ułamany. To wygląda jakby był zupełnie nowy kij, ale no nie wiem. Czy by nam to zerwać? Nie wiem, ale to jest taki uszczerby. Tutaj dużo folii, więc ja to wszystko oczywiście zatrzymam, bo później będę wysłać konia, to spakuję tak samo go. Żeby nic tam się nie ten... O wow, zobaczcie, to jest chyba o głowie, tak mi się wydaje. Więc zaraz wszystko będziemy odpakowywać. I zobaczymy. O wow! I jest, aż boję go dotknąć. To jest ona. Ale mówię, ja zawsze tak gadam o tych wszystkich koni zwierzęta. O wow, ja tak delikatnie ją wyciągnę. O wow, ja się czuję od spodu. O matko, jak ona jest śliczna. Dobra. Odkładam w pudełku, już nic nie ma. Więc ją... Wow, zobaczcie, jak ją tu macam. Ojej, to wygląda trochę jak taka dupka. Jak taki odbyt. Więc nie wiem, chyba będę musiała to wyciągnąć. To jest troszeczkę, jak widzicie, przybrudzone, ale to chyba normalne. Od tej taśmy, więc chyba będę musiała to wyciągnąć. Ja jeszcze napiszę na pewno do Hio, bo od Hio właśnie ją, że tak powiem, zakupiłam, wydzierżawiłam. Więc tutaj wkleję wam link do jej Instagrama, jakby screena. I się zapytam, czy mam tą dupkę wyciągnąć, żeby ewentualnie nic się jej nie stało. Ale o wow, uwaga, ściągam. O wow, zobaczcie. O, ale ona ma takie... O, zobaczcie, jaka prościutka jest. Wow. Tutaj jest jakiś od taśmy, ale to nic. O wow, zobaczcie, jak ona ma grzyweczkę. Tu trochę pysio, chyba mogę ją uczesać, ale się jeszcze zapytam, czy na pewno. Mogę ją o tak delikatnie ją chociaż ścisnąć, żeby zobaczyć, jak ona jest. O wow, ale jest śliczna. Te oczka ma takie, zobaczcie. To jest mój pierwszy koń na żywo Igry. I powiem wam, ja nie byłam przekonana do tych koni. Ale teraz jak go widzę, to jest naprawdę wow, śliczny. Zobaczcie, tam wszystkie strony wam pokażę. Ona chyba jest dosyć starą pracą, ale nie jestem tego pewna. Więc ewentualnie może mieć jakieś takie przybrudzenie, bo tak mi się wydaje, jakby to było trochę.
Ale myślę, że to... No mi to nie przeszkadza na pewno. Mi tak spięty... Ojej, ja się normalnie nie boję. O, wow, ale jest prześliczna. Możecie ją zobaczyć z każdej strony. Tu ma taką odmiankę. Tutaj te odmianki są jakby świeżo naszyte. Ta odmianka i chyba ta odmianka na pysku też jest świeżo naszyta. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak żóweczka ładna. Oj, ale piękna jest. O, naprawdę jest cudowna, cudowna. Te oczka podotykam troszkę. Zażywałam do konia, nie wiem dlaczego, ale... No nie śmierdzi, ale taki czuję taki zapach, więc... No tak wygląda konik. Nie wiem, czy tak będę musiała go włożyć, czy wyciągnąć to? Napiszę zaraz do Hio, żebym mogła. Napiszę I need help, ale zobaczcie, jaka jest słodka. Powiem wam, naprawdę jak konie wszystkie igry tak wyglądają, to myślę, że są mega słodkie i chyba chcę igry. Chociaż są no mega drogie. O, takie uszka. O, jakie to uszka malutkie, zobaczcie. Są takie naprawdę miękkie w porównaniu do Walaksa, gdzie on ma naprawdę mega sztywne te uszy, nie? Więc ojej, ale przesłodka jest. Ojej, naprawdę jest piękna. Mega mi się podoba. To w ogóle to minki jest takie inne. Nie wiem nawet jak to określić. Jest po prostu takie inne. Ale zobaczcie, no pięknie wygląda. Przepięknie. O, tu ma taką odmiankę całą na pyszczku. No, bardzo ładno. Ta włóczka też taka fajna jest. Więc wow. To jest mój pierwszy na żywo zobaczony konik igry. Albo w sumie nie. Widziałam jednego na zawodach, jak byłam raz. Musicie dać koniecznie mi znać w komentarzu, czy wy macie konie igry, a może chcielibyście je mieć. No, musicie mi napisać koniecznie, a może w ogóle nie znacie tej hodowli. Więc napiszcie mi koniecznie w komentarzu i jak w ogóle wam się ona podoba. Ona nazywa się Fire. Fire coś tam, więc ja tu wam wkleję jakby nazwę, jak się naprawdę nazywa. Ale no jest, ojej, cudowna, cudowna, naprawdę. Piękna, dobra. Koniec gadania i zachwycenia się nią, jak wygląda. Bierzemy się do odpakowywania sprzętu. Więc ja będę, ojej, ale jest przesłodka, nie mogę po prostu, nie mogę, jest piękna. Jest taka malutka. Dobra, więc zaczynamy chyba sobie od kantarków. Więc z kantarku, o, mamy dwa kantary, tak. Mamy jeden taki różowiutki. O, fajnie jest, że jest regulacja. O, to naprawdę, to też muszę wprowadzić chyba do swoich kantarów. O, pyk, taki zwykły kantarek, różowiutki. Myślę, że mega pasuje różowy, bo jest takim jasnym koniem, więc taki... Taki kantarek. I kolejny kantarek, o, tu jest takim futerkiem, właśnie bardzo podobny do tego, który ma Walax i Rose. Czyli moje konie, tak jakby ktoś nie wiedział. To jest jakby taka regulacja. O, chyba dobrze to zapięłam. Aha, to jest tak, o. Nie ogarnęłam, o. Więc taki kantarek. Nie wiem, czy ubieram jej jakiś kantarek, jak myślicie, ubrać już jej jakiś? Może ten różowy ubiera, bo ten chyba mi się jak to nie bardziej podoba. Dobra, więc spróbujemy jej ubrać, ten kantarek. Tak delikatnie złapię. O. Wypadło. No, myślę, że git. No, prawie git. Ojej, jeden kantar ciasny. Powiem wam, że moje konie to zawsze mają takie mega, mega luźne te kantary. No może nie mega luźne, tylko po prostu takie, że są po prostu luźniejsze niż załóżmy ten. Patrzcie, mam tak długie paznokcie, że mogę zapiąć. Okej, udało się. O, zobaczcie, jak słodko wygląda. Cię dopasuje jeszcze lepiej do niej. O. O, myślę, że jest mega git. O, zobaczcie, jak pięknie wygląda.
Nie, no myślę, że jest świetny, naprawdę. Mega uracza. Dobra, teraz sprawdźmy to o głowie. Nie wiem, czy to nie jest jakieś mega popularne o głowie NR, ale nie jestem pewna, czy na pewno takie dostałam. Teraz zobaczymy. Tak, to jest ono. To jest to mega, takie no ogólnie z mega popularnej, nie że strony, tylko od mega popularnej osoby. NRK, zobaczcie. O matko, nie wierzę. To jest chyba high jump, ale nie jestem pewna. Nie jestem pewna, ale wow. Ale jak to jest dobrze wykonane. Wow, zobaczcie. Oj, tu mam takiego czarnosika gofra, mega słodki. Jaki ten po prostu na czółek jest cieniuteńki. Cieniuteńki. Ja sobie go tak oglądam, jak to wygląda. NR-kę, wow. Po prostu wow. Nie mam pojęcia, jak to... A nie, no może mam pojęcia, jak to zapiąć. Ale to naprawdę to czuć, że to jest porządne. Więc tak wygląda to o głowie. Chyba na razie go jej nie będę zakładać. Nie mam po co po prostu. Myślę, że mega to głowie, tylko no jedyny minus to to, że takie ma zwykłe kółeczka, a nie te metalowe. Więc myślę, że git, ale no jak na taką cenę to kółka powinny być już innego rodzaju. Ale wow! To ogólnie jak to się nie zna, to te ogłowia chodzą w cenach o, nie wiem, 500 w górę. To jest takie minimum, nawet 600, 700, 800, to jest takie w górę idą. Takie nie ma, ciężko znaleźć za niższą cenę. Te ogłowie ogólnie chodzą po 1000 i tak dalej. Są po prostu bardzo, bardzo drogie. Więc dlatego tak się zachwycam, bo to jest naprawdę NR-ka, czyli od tej po prostu z tej firmy. Nie mogę tak powiedzieć, bo to dziewczyna szyje, więc wkleję wam tutaj może link do Instagrama, to sobie obczajcie. Ale te ogłowie są bardzo, bardzo drogie. Naprawdę bardzo drogie. Więc wow. Dlatego tak się zachwycam, bo jest naprawdę wow, nie? Mam ochotę ogólnie te ogłowy przymierzyć na Rose, ale no nie wiem, nie wiem, czy będę tak kombinować, że tak to określę, żeby tutaj ewentualnie nic nie popsuć, bo normalnie by chyba... No, także o, tu ma takie chyba, to są rzepy, tak mi się wydaje, że jest to na rzepy. Ten rzep chyba już nie trzyma tak dobrze, a nie, nie, jest git, ale ja nie będę tego ruszać, żeby ewentualnie nic nie zepsuć. Więc tak to wygląda. Tantarki. O, i tutaj fire. No mega, kiedy bardzo dziękuję, Hio. Hio? Hy i o? To chyba dobrze, bo mam taką nadzieję. Przepraszam, jeśli źle. Więc zaraz do niej napiszę, jak zamontować ten kij. Czy może tak? A może tak? Czy go, chyba muszę to zwinąć. No nie wiem. Bo jak przykleję, nie? O, coś tu ma. Co to? Nie, to nic nie było takiego. To było po prostu miękkie się tak odgięło. Więc jest naprawdę cudowna. Mam nadzieję, że porobimy razem ładne foteczki. Wyjdą ładnie i ślicznie. I zapraszam was oczywiście na mojego Instagrama. Tutaj wkleję wam link do mojego Instagrama. Bo tam wrzucam bardzo dużo zdjęć ładnych, roleczek, więc zapraszam do obserwowania mnie tam oczywiście. Także to wszystko w tym odcinku. Jeszcze może wam nagram, jak już zamontuję kij, jak wygląda z kijem. Więc po tym, jak rozwinęłam tą dupkę, to tak wygląda to. Więc teraz zakładam ten kij. Hio pisała, że nie mogę znaleźć dobrego kija, więc po prostu teraz włożę ten. Spróbujemy, zobaczymy, zakleimy i dam wam znać. Chciałam wam jeszcze pokazać, że jak wsunęłam ten kij, to zobaczcie, jak on jest malutki. Więc ja myślę, że ja po prostu trochę... O, tak. I tyle sobie zostawię tego kija. Myślę, że tak będzie okej. Okay. Spróbuję teraz to zakleić, ale no nie jestem dobra w klejeniu. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie i odezwę się oczywiście do was za chwilkę. Zobaczcie, jak świetnie wyglądamy z Fire. Oj, ona jest taka cudowna. Zobacz, jaka jest słodka. Ojej, jest przepiękna. W zamontowanym kiju. No brzydko to zrobiłam, bo nie umiem, ale no już trudno. Kij był za krótki, więc włożyłam go tak mniej więcej do połowy może i myślę, że jest git. Bardzo wam dziękuję za obejrzenie, no i do zobaczenia następnym razem. Czekają was naprawdę świetne odcinki, świetny konkurs, jeden, drugi, także ja już nic nie zdradzam, obserwujcie koniecznie mojego Instagrama. Także dzięki za obejrzenie, no i do zobaczenia. Pa!